Cześć moi drodzy, witamy w kolejnym dniu. Pierwsza noc za nami w przyczepie na dziko w okresie zimowym. Na dziko z Afryko. Na dziko z Afryko, jak, no można tak powiedzieć, może tak nie do końca, ale niech już będzie, że tak. I powiem wam szczerze, że było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Po jakichś tam małych zawieruchach wieczorem, kiedy to wszystko trzeba było pouruchamiać i tak dalej, zrobiło się tak gorąco. I tak gorąco jest do tej pory, słuchajcie, no jest mi za gorąco. Czyli mama już też płacze, że jej za gorąco. Gorąco jest bardzo. Mamy trochę bałaganu jeszcze, bo dosuszają się nam jeszcze rzeczy. Tu żeśmy sobie zrobili strefę do suszenia naszych mokrych rzeczy. A to dlatego, że tu jest piec, tak. Truma, on tu daje i tak powiem do góry, to i to stroje kąpielowe się suszą. Praktycznie suche, także spokojnie się udało, także to wysuszyć. Chciałam wam się pochwalić pięknym prezentem, jaki dostaliśmy od Patrycji z makramowych splotów. Zobaczcie sobie, przecudny prezent nam przyszedł. Bardzo, bardzo się z niego cieszę. Niestety nie byłam w stanie się nim wcześniej pochwalić. No z racji tego, że nie jeździliśmy przyczepą, tylko właśnie jeździliśmy wypożyczonymi kamperami, ale sprawił mi wielką przyjemność, wielką radość. Także dziękuję pięknie, naprawdę było mi bardzo miło dostać taki fajny upominek. No i przepiękna praca, ręczna praca przede wszystkim, także super, tym bardziej mnie to cieszy. A propos generatora, no to na noc żeśmy go wyłączyli koło 23:00 i tu Włodek, pokaż się Włodek tu, że byłeś rano dzielnie o 7 godzinie go włączyć i odpalić. Walczył o prąd dla nas. walczył o prąd dla nas, także od godziny 7 chodzi. I o ładowanie naszych sprzętów, to się przede wszystkim liczy. Tak. Obsługa, także nie było żadnych problemów, pociągnął na sznurek. Powiem wam, że jeszcze tak nie przedostawałem do końca tego agregatu, natomiast za chwilę, tak powiedziałem, wyjdę i pokażę go. Co jeszcze żeśmy zauważyli, że wczoraj chodził ze 3 godziny, nie? Tak. 3 godziny, dzisiaj rano się, powiedzmy, go włączyło, no to nie wiem, może z pół litra paliwa zeszło? Nawet nie? Nawet nie. Za 200, nie? No taki dobry kieliszek. Także naprawdę, słuchajcie, jestem pod wrażeniem, bo bardzo ekonomicznie. No co nam zaś wiadomo, że w przyczepie, słuchajcie, większość to jest LEDów, tak? Ale z drugiej strony w momencie, kiedy my włączamy podłogę podgrzewaną, prawda? Czyli zobaczcie, to jest ten przycisk do podgrzewanej podłogi, no tu się grzeje grzałka do ciepłej wody, tak? Więc mimo to sama podłoga podgrzewana i sama grzałka potrafi trochę energii zabierać, a mimo to po prostu tak niewielka ilość paliwa zeszła. To jest też ważna rzecz. Teraz jeżeli chodzi o temperaturę, teraz zobaczcie w przyczepie, to jest 20 stopni. A było, mówię, nawet 20-21. Oczywiście mogę podciągnąć piec jeszcze, ale to już wszyscy mówią, że już jest tak gorąco, że... Nie, absolutnie nie ma mowy. No, słyszycie? Nie wolno. Także nie ma mowy. Co, my się bierzemy za robienie tak, pierwsza kawka, śniadania. Pierwsza kawka już poszła, tak. No, więc... słuchajcie, ja to tak koduję ten produkt wszystkim, bo uwielbiamy kawę. To znaczy, Asia to, słuchajcie, ona pije herbatę, żeby była jasność. Tak, dzisiaj teraz piję herbatę, tak. Ale też jest pyszna herbatka owocowa, więc ja sobie piję teraz herbatkę, ale zaraz się bierzemy za zrobienie, słuchajcie, śniadania. No i co, przybieramy się i lecimy na baseny. A pogoda, zobaczcie, jaka jest, bo zobaczcie, jak jest niebo. Tak, chcesz pokazać, że ten, że nam coś tu nasypało się? No właśnie, to może nie tak. Nie otwieraj, bo mi wpadnie do środka. Nie. O, zobaczcie, jakie jest niebo. Pewnie widać, jaki mamy czysty dach. A to też sami zobaczymy. To też przynajmniej sami zobaczymy. Ale dokładnie. Zostawię go uchylonego, nie? No zostaw trochę. Niech trochę powietrza wpadnie. Niech się przewietrzy i ten. Dobra, to a co? My bierzemy się za śniadanko i wyruszamy na baseny. Dziewczyny śniadanie już przygotowują. Tak jest. Szykujemy śniadanie i szybko na basen. Dokładnie. Dzisiaj bierzemy 4 godziny, więc wczoraj byliśmy na cały dzień, dzisiaj bierzemy 4 godzinki tylko, bo tak chcemy od 12 do 16 iść, a potem po prostu się pakujemy i wracamy i koniec weekendu. No i co, już planujemy. Trzeba jechać na następny. Dokładnie. Zobaczcie, jak pięknie widać góry. Także basen jest fajnie położony, fajny widok tak samo jest z niego. Już ludzi mnóstwo nas zjeżdżało, czyny jest tak naprawdę od 10, jest 11. My w tym momencie się też już wybieramy. No pokażę wam jeszcze ten agregat. O, zobaczcie, jest taki
chodzi sobie bardzo fajnie. Nie wiem, czy jest głośny, czy nie głośny. No słuchajcie, no jeżeli tak naprawdę ma dawać moc, no to też go musi być trochę słychać. Akurat nie, tu jest tyle fajnie, że jesteśmy sami na parkingu, więc mogliśmy sobie pozwolić na włączenie go przez noc, czy teraz rano. Tak jak widzicie, stoimy sobie na samej końcówce, tu przed tymi motelami, hotelami. No i w zasadzie tyle. Także dziewczyny się już ubierają i lecimy, słuchajcie, moczyć tyłki dalej. A tu jeszcze z tej strony, czyli jak baseny mamy, powiedzmy tu, piękne te góry, słuchajcie, nie mogę się napatrzeć. I na nasza przepa na tym. Tu mamy baseny, a tu są jakieś, słuchajcie, stawy. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś taki staw, jezioro, nie wiem, co to jest takie. Widać, że jest zamrożony jeszcze lód. Kurde, muszę umyć tą szczepę, bo po trasie to jest tragiczne. My jesteśmy gotowi już do wyjścia na basen. Rodzice już poszli, a Mario jeszcze tylko wyłącza agregat, schowamy go do auta i tyle. I idziemy. Fajne urządzenie, bardzo przydatne. Kółeczko, jako walizeczka, to się wyciągnie. No. Ja wam chyba pod domem zrobię taką, pokażę go wam bardziej dokładnie, jak on wygląda. Jakie ma funkcje, on ma możliwość podłączenia Wi-Fi do niego, także spróbuję go omówić fajnie. Chciałam wam powiedzieć, jak to strasznie mnie Mario oszukał dzisiaj. Poprosiłam go, żeby mi poszedł kupić ciemne piwo, bo tutaj mają bardzo dobre ciemne piwo, a zauważyłam, że ktoś sobie w kubeczku szedł właśnie z takim piwem. No to Mario oczywiście spełnił moją prośbę i poszedł po piwo. Dostałam takie i przyszedł i powiedział, że nie ma ciemnego piwa. No i teraz idziemy sobie, ja mówię, jak to nie ma ciemnego piwa? Zobacz, jak tutaj pani ma w kubeczku ciemne piwo. Mówi tak, no bo ciemne piwo było, ale na piętrze wyżej, a ją się nie chciało iść. Nie na piętrze, tylko na drugim piętrze. Jeszcze coś tam mówiła, że trzeba coś tam dopłacić, tu iść tam, coś tam, nie wiem. To gadała po słowacku, nie do końca ją zrozumiałem. Więc poszło piwko z soczkiem. Pogoda fantastyczna, relaks w basenie fantastyczny, także jak jesteście zmęczeni całym tygodniem pracy, to takie dwa dni się każdemu należą. Dzisiaj co prawda troszeczkę krócej, bo dzisiaj 4 godzinki żeśmy sobie kupili. Po drodze jeszcze może się gdzieś zatrzymamy na coś fajnego do jedzenia albo coś, nie wiem jeszcze. Może zaliczymy ten słynny nasz, słynną naszą restaurację. Jak będzie wjechać i zatrzymać się przyczepą, to czemu nie? No tam mają duży parking, także jeszcze wam pokażemy, to jest przed Starą Lubowną. Wieje się wiaterek, ale jest bardzo przyjemny, bo chłodzi nas troszeczkę. Próbuję zobaczyć na ten moment, ile pokazuje teraz. Bo słońca 2 stopnie pokazuje na plusie. A jeszcze, że tak powiem, parę godzin temu było minus 8, nie? No to... No i co, no, powiem wam, że jak się zastanawialiście, czy z przyczepą warto wyjechać na taki weekend, to mówię, że warto, bardzo warto. Wszystko można ogarnąć i nawet na dziko można stać. No może nie proponowałabym takiego wyjazdu na dziko, jeżeli nie macie dodatkowego skąpienia tego prądu, bo jednak mogłoby to być wtedy ciężkie, ale taki agregat spełni swoje zadanie i spokojnie możecie wtedy się wybrać. No chyba, że ktoś ma solary i przy takiej pogodzie myślę, żeby się spokojnie naładował. No akurat przy takiej pogodzie są w stanie naładować akumulator. Natomiast no jak dzień jest bardziej ponury, no to niestety na solary nie zdają rezultatu. Szliśmy z basenów, idziemy do przyczepy, podpinałem szczepę i lecimy do domu. I będzie prawie koniec weekendu. No jeszcze może nam się gdzieś uda tam wejść po drodze do jakiejś restauracji, coś zjeść. No i co? I potem praca. Trzeba spuścić wodę, tak żeby nie zamarzła truma. Pamiętajcie, zawory podkręcać. No szarą wodę teraz gdzieś będziemy wylewać. Czarną wodę, wiadomo. Tak samo, no i czekamy następnego weekendu. Mała zagłucha, bo tu mam tylko tyle miejsca. Muszę się podpiąć. No z tyłu też kawałek tam miejsca mamy i muszę nawrotkę zrobić tu na tą stronę, potem jakoś wycofać, no i wtedy wyjazd. Idę tam patrzeć z tyłu, jak wygląda sytuacja. No ale chyba bez najmniejszego problemu poszło. Tu mieliśmy sporo miejsca z przodu, na całe szczęście, więc bez problemu, bez jakichś... Nie, spokojnie.
i gotowi do drogi. Zobaczcie, taką fotę bym chciała. Mario, stój! Taką fotę bym chciała, tylko wy nie widzicie pewnie tak dobrze tych gór, jak ja je widzę na żywo. Po prostu fantastycznie. Samochód, przyczepa i z tyłu piękne Tatry. No po prostu cudo, cudo. Ja się nie mogę napatrzeć na te szczyty. Idziemy sobie coś zjeść. Tutaj właśnie jest taka fajna restauracyjka, taki zajazd. Mają też fajnie przygotowane miejsca, bo takie duże nabusy, więc można sobie stanąć. Łatwo, żeśmy sobie tutaj cofali i idziemy sobie zjeść coś dobrego. Jemy kolacyjkę. Coś dobrego. Mówię, że fajnie wygląda właśnie, nie? Szałas u Franka. Tak się nazywa? Tak, u Franka, no. To jest przed, jak jesteście w Starej Lubownej i już wykręcacie na Nowy Sącz, to jest dosłownie 50 metrów wcześniej. Zamawialiśmy sobie i Mariusz zamówił sobie taki kociołek. Ponoć nie będzie w kociołku, szkoda, bo właśnie chcieliśmy, żeby tak fajnie wyglądało, no ale niestety ponoć będzie na talerzu. Ale chodziło w każdym razie o taki gulasz. Ja sobie wzięłam takie kluseczki brynzowe z boczkiem i z kiełbaską. Tata chyba to sobie wziął, nie? Takie coś. Mario sobie wziął takiego miksa jeszcze, różnych tych kluseczek. A ja sobie wziąłam te takie gruskie. Pierogi takie z brynzą. No. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj zobaczymy, ale bardzo dobre, bo już jedliśmy tutaj parę razy, więc myślę, że się nie zmieniło. Trzy minuty. Sobie zawsze zamawia, później mówi do mnie, spróbuj. 3 minuty i taki gulasik pyszny. Dobry? Ale bardzo dobry. No, dobry. Zobaczcie, za wszystko zapłaciliśmy 33-34 euro. Ten większy rachunek nasz 20 euro, a tu teściowie 13-40. Także tyle jedzenia jeszcze nie przejedliśmy, pozostawione. Także super, super i polecamy zajazd u Franka. My kończymy tego vloga, uciekamy dalej, mamy jeszcze 100 km do domu. Jeżeli się podobał, to pamiętajcie, łapki do góry, komentarze. Kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji. No i pytajcie w komentarzach, co chcecie wiedzieć na temat na przykład Słowacji i tego miejsca, co żeśmy byli. Postaramy się wszystkim odpowiedzieć. Cześć, trzymajcie się, czołem.